Zapraszamy dzieci i ich rodziców do Dzieciandii, krainy, w której sprawy zwykłe dzieją się w sposób niezwykły. Miejsca, gdzie jest wesoło i kolorowo, radośnie i mądrze. Lena, Piotr, Tosia i Hania, czyli ja. Cześć! Witamy w Dzieciandii. Wakacje się skończyły, no i my powróciliśmy. Czas słodkiego lenistwa minął, więc wracamy do w miarę regularnego publikowania podcastu dla dzieci młodszych i starszych oraz ich rodziców. Bardzo chcieliśmy nadawać kolejne odcinki podczas wakacji, ale niestety, plany to jedno, a życie to zupełnie inna sprawa. Na początku lipca dopadło nas przeziębienie, które potrzymało 3 tygodnie, a później rozpieściła nas pogoda, słoneczko i plaża. Albo piesze wycieczki, a mamy gdzie łazikować. Po prostu nie dało się usiedzieć w domku. Mamy nadzieję, że wasze wakacje minęły co najmniej tak miło jak nasze. Haniu, dobre miałaś wakacje? O tak, wspaniałe! W dodatku spędziłam je z przyjaciółką moją i moją rodziną. Tak właśnie było, potwierdzam. A twoje wakacje, Tosiu? U mnie minęły przede wszystkim szybko. Były miłe i pracowite. I wracamy do was w połowie września. Ale wiecie co? U nas cały czas jest pogoda, jak z bajki, przynajmniej w południowej Anglii. A w zasadzie w tej niewielkiej miejscowości, gdzie mieszkamy my. Bo nas to otacza z jednej strony cudowny Cypel, a z drugiej sporej wielkości wyspa. I mamy tu jak w zatoce, taki mały mikroklimat, który powoduje, że nawet jak wreszcie kraju pada, to u nas jest słonecznie. No tak, tata zawsze ma jakieś ciekawe wyjaśnienie na wszystko. A bez względu na to, to my każdą wolną chwilę spędzamy na plaży albo na klifach. Ale, dziewczyny, wam to chyba rozpoczęły się już szkoły. Ja teraz jestem w 4. klasie. I lubisz swoją szkołę? Mhm. Tak? I w końcu jesteś ze wszystkimi przyjaciółmi, tak? Tak. Chociaż jak co roku to was chyba porozdzielali. No tak. Na szczęście college to jednak inna szkoła niż szkoła średnia. No tak, to jest takie technikum bardziej, no. Czyli to były takie powroty. I czasami z tymi powrotami towarzyszą nam różne uczucia. A wy miałyście jakieś szczególne uczucia, które wam towarzyszyły w tym roku? Bo ja zawsze lubię wszelkie powroty i nowe początki, ale emocje, które mi towarzyszą, to są mieszane. Zawsze, gdy muszę powrócić po urlopie do pracy, to czuję jakiś taki niepokój, jakieś takie motyle w brzuchu. Tosia, a ty? No różnie bywa. Ja troszkę byłam nervous. Byłaś zdenerwowana? Tak, bo... No wiesz, to nowa klasa, nie wiesz, co może stać się. No tak, ale cieszysz się generalnie z powrotów, tak? Tak. Ale muszę przyznać, że kilka dni przed 1 września byłaś taka zdenerwowana, tak? I mówiłaś, że czujesz się zdenerwowana i niepewna, co cię czeka w nowej klasie. Tak, ale Miss Bonnet jest bardzo miła. A, twoja nauczycielka ma na imię, na nazwisko pani Bonnet, tak? Tak. Bardzo fajna pani, też ją bardzo lubię. A ja... To jak zwykle jestem zarobiony i w głowie cały czas pracuję nad wieloma projektami, także u mnie te powroty to są takie dziwne, bo ja cały czas coś robię, ale w głowie. No to okej. Okay. Hania, a my na naszym ostatnim live'ie, gdzie robiłyśmy przepyszne ciasto... Lemon honey cake. Tak, sernik cytrynowy z dodatkiem miodziku. To właśnie wtedy mówiłyśmy, że w naszym nowym wrześniowym odcinku... który miał być 1 września, no ale już, jak wam mówiliśmy, nie do końca się to udało, że poruszymy temat kolejnej rocznicy wybuchu II wojny światowej. A która to już jest rocznica? Jest to już 82. Wojna wybuchła 82 lata temu, w dniu 1 września 1939 roku. A jak wybuchła? A to wam Tosia opowie, jak ta wojna wybuchła. Wybuchła w zasadzie tak jak każda. Obce wojska wkraczają do nieswojego terenu. A w przypadku II wojny światowej to wojska niemieckie rozpoczęły działania zbrojne 1 września 1939 roku o godzinie 4:35 nad ranem od zbombardowania Wielunia. Atak ten nastąpił na kilka minut przed salwami pancernika Schleswig-Holstein oddanymi w kierunku Westerplatte. Taką informację można znaleźć w każdej książce i w internecie. Mieszać wam nie będę, ale są różne teorie. Tata, a ty co nam tu powiesz, chodząca encyklopedio? Jak to było? No, tata, czy to było tak, jak Tosia nam powiedziała? To nie chodzi o różne teorie, ale o to, co każdy kraj uważa o tym, który moment uznać za wybuch wojny światowej. Nie wojny w ogóle, ale kiedy ona stała się światowa.
No bo wojna w 1939 roku to była wojna niemiecko-polska, a później Rosjanie weszli od wschodu i to było 17 września. Ale nie prowadzono żadnych walk, a oni zajęli wschodnią część przedwojennej Polski. Później niemiecka armia skierowała się na zachód ku Francji. Do wojny przystąpiła Wielka Brytania i dla nich to była już wojna światowa. Ale Rosjanie na przykład mówią, że wojna światowa zaczęła się dopiero wtedy, gdy Niemcy napadły na nią. Z kolei Amerykanie twierdzą, że początek wojny światowej to atak japońskiej armii na Pearl Harbor. To była taka amerykańska twierdza morska. Tak to sobie nazwijmy. Więc widzicie, że to nie jest takie proste. Nie ulega jednak wątpliwości, że wojna, rozumiana jako działania zbrojne, wybuchła 1 września 1939 roku, a historycy różnych krajów debatują sobie, kiedy te działania stały się wojną światową, czyli taką, w której uczestniczyła większość ówczesnych krajów świata. To już wiemy, jak to mniej więcej było. Wiemy, że sam proces każdej wojny jest skomplikowany. I zastanawiam się nad tym, jak musieli się czuć ci ludzie, których ta wojna zaskoczyła. Budzą się rano, chcą iść do szkoły czy do pracy. Być może nawet ktoś miał zrobić po południu urodzinowe party, a tu wojna. To musiało być przerażające uczucie. Tosia, a ty możesz nam powiedzieć, jak wygląda lekcja historii w Anglii? Chodzi mi o tą konkretną lekcję, na której uczyliście się o II wojnie światowej. Najczęściej ta lekcja po prostu była: wejdźcie do klasy, puścimy wam krótki film, o czym się będziemy uczyli i róbcie notatki. No ale to co, uczyli was w szkole, tak jak w polskiej szkole, że wojna wybuchła 1 września 1939 roku, o czwartej którejś tam, no, jak to było? Nie, po prostu otwieramy książki i spisujemy. Hania, a jak było u ciebie? Uczyliście się już o II wojnie światowej? No nie tak bardzo, ale mamy dwa książki o tym. Dwie książki macie, jakie? When Hitler Stole the Pig Rabbit. Tam skończyliśmy i teraz mamy Letters from the Lighthouse. Ale to nie w szkole, tylko to ty z mamą chyba czytasz wieczorami te dwie książki o II wojnie. Tak, to są te książki, które czytamy w domu. A ja się pytam, czy w szkole się już uczyliście? No bo nie. Pamiętasz, chyba w zeszłym roku czy dwa lata temu przebieraliście się za takie właśnie dzieci, które były ewakuowane z Londynu? It was about London's fire. A to było o pożarze w Londynie, tak? Tak. Czyli jeszcze się nie uczyliście w szkole o II wojnie światowej. Nie. A w zeszłym roku mieliście temat o Polsce, tak? Tak. A to taki chyba ogólny, bo w tym roku się o Meksyku uczycie, tak? Tak. No dobra, no to od Tosi się nic nie dowiedzieliśmy w sumie. Hania jeszcze nie miała tych zajęć. I tak jak Hania powiedziała, wieczorami czytamy w tej chwili książki o II wojnie światowej. Ale to są takie opowieści o wojnie z perspektywy dzieci i ludzi mieszkających wtedy w Wielkiej Brytanii. I ich doświadczenia są kompletnie, zupełnie inne od naszych, to znaczy od ludzi mieszkających wówczas na ziemiach polskich. No bo tą książeczkę, o której mówiłaś, Hania, czyli When Hitler Stole Pink Rabbit, czyli Kiedy Hitler ukradł różowego królika, to jest książka napisana przez panią Judith Kerr, tak? To jest ta sama, co była w Writing Mog i When the Tiger Came to Tea. Tak, czyli Mok to już kiedyś mówiliśmy, to są przygody takiej kotki. Ta kotka jest taka... Mok to jest kotka czy kot? Kot. Dziewczynka czy chłopiec? Chłopiec. Tak, myślisz? Nie wiem, wiesz? A nie ma znaczenia. A to dziwne. Nie ma znaczenia. Kot to kot. W każdym bądź razie, z tego co ja sprawdzałam, to ani jedna książeczka Judith Kerr nie została wydana w Polsce. Wszystkie są dostępne, one są dostępne na Empiku lub innych księgarniach, ale one są w oryginale, czyli w języku angielskim. Judith Kerr naprawdę, ona jest really poor. No ona nie to, że była biedna, no tak. Bo ona nie pochodziła z biednej rodziny. Może coś o niej krótko powiedzmy. Judith Kerr pochodziła z rodziny żydowskiej i urodziła się w Niemczech. Tylko, że ona, tak jak w swoim wywiadzie mówiła i nawet w książce pisze, ona sobie nie zdawała sprawy z tego, że ona jest Żydówką. I jak Hitler dostał, no wiesz... Doszedł do władzy. No, to potem na liście... Na liście 10 osób, które miały być... Zabite. Nie chciałam tego mówić, ale tak powstała taka lista i to było dla mnie przerażające, że mogła taka lista powstać. I tata Judith był na tyle mądry, tak, i przewidujący, że postanowił wywieźć swoją rodzinę z Niemiec. I właśnie kiedy Hitler ukradł różowego królika, to jest właśnie książka o życiu Judith Kerr. Ona tu oczywiście zamienia imiona, bo tutaj jest Ania, a nie Judith, ale to jest jej taka autobiografia. Mama, pamiętasz, że mówimy Hania, bo... Tak, mówiliśmy Hania, dokładnie, zmieniałyśmy imię. Ale co ciekawego, to w tej książce jest chyba tak, bo ja tak czasami podsłuchiwałem, jak żeście to czytały, że to nie jest taka zwykła książka, jakie my znamy w Polsce o wojnie,
bo im się udało uciec najpierw tam do Francji, potem udało im się uciec do Wielkiej Brytanii i w tej Wielkiej Brytanii ta wojna wyglądała zupełnie inaczej. Tu ludzie byli wbrew pozorom bezpieczni. Tak, ta wojna wyglądała zupełnie inaczej i ta książka jest o tyle ciekawa, ponieważ można nawet na YouTubie zobaczyć wywiady z Judith Kerr, gdzie ona mówi, że ona sobie nie zdawała sprawy, jak miała ogromne szczęście, bo no, nie skończyła jak miliony innych dzieci, tylko jej się po prostu udało. Puśćmy może Hanie, bo ona zaraz wybuchnie z tą ręką, coś no, chce powiedzieć. Słucham. Naprawdę oba książki z Letters on Lighthouse i When Hitler Stole the Pink Rabbit to są inne autory, ale cały czas mówią o Hitler. Tak, to są kompletnie inne książki, ale bardzo polecamy. Ja nie sądzę, żeby ta książka była w języku polskim. Ja jeszcze raz to sprawdzę, ale mi się zdaje, że ona jest tylko w języku angielskim. Są kolejne dwie części. Bombs on Aunt Dainty i tą książkę już mamy, tak? Będziemy ją czytać niedługo. A ostatnia, trzecia część właśnie o wojnie to jest A Small Person Far Away. I to są książki w języku angielskim, ale są bardzo ciekawe, bo są pisane z perspektywy kogoś, kto nie mieszkał w Polsce w tamtym okresie. To naprawdę nie jest o wojnie, ale ona zrobiła jeszcze dwa. One Night in the Zoo and Twinkle, Arthur and Puss. Tak, tak. Ona tutaj jest cała lista książek napisanych przez Judith Kerr. Ale ona jest bardziej popularna właśnie tutaj w Anglii niż gdziekolwiek indziej. A pamiętasz książkę Wszystkie moje mamy Renaty Piątkowskiej? Pamiętam, pamiętam. I mamy tą książkę tutaj, ale jeszcze jej z Hanią nie czytałyśmy. Na razie czytamy książki angielskie i prawda jest taka, że wszystkie te książki, polskie i angielskie, pokazują wojnę z zupełnie różnych punktów widzenia, innych, nieporównywalnych doświadczeń. Anglii szczególna pamięć jest utrzymywana w związku z ewakuowaniem dzieci z Londynu. Musiały one opuścić stolicę UK i zamieszkać z dala od dużego miasta. Tak, oprócz tych ewakuacji dzieci, właśnie rodowitych Anglików, do mniejszych miasteczek i na wieś, były tak zwane kindertransporty, czyli były przewożone, i to w ogromnych ilościach, dzieci z Europy do Anglii. Mniej więcej około 60% tych dzieci powróciło do swoich domów po wojnie, ale spora część została tutaj w Anglii. Niestety straciła swoją tożsamość, ponieważ cała dokumentacja zaginęła. Na różne sposoby, czy to jakieś pożary, lub po prostu ta dokumentacja nie dotrwała do czasów powojennych. A jeśli chodzi o wywożenie dzieci tych Londyńczyków na wieś i do mniejszych miejscowości, to była operacja państwa brytyjskiego pod kryptonimem Pied Piper, czyli Srokaty Dudziarz. Ewakuowano wówczas londyńskie dzieci w związku ze spodziewanym bombardowaniem miasta przez Niemców. Rząd brytyjski chciał po prostu uniknąć ofiar w dzieciach po tragicznych doświadczeniach, jakie wynikały z bombardowań w trakcie I wojny światowej. No oni po prostu bali się, że Niemcy mogą zbombardować stolicę, a skutki działań lotnictwa widzieli już podczas poprzedniej wojny. To tak jak Olive i jej brat zostali ewakuowani. Ewakuowani, tak? Trudne słowo, czyli wywiezieni, tak? No. Ta konkretna książka, o której mówisz, Haniu, to jest właśnie, to jest książka Emmy Carroll, czyli Letters from the Lighthouse, czyli listy z latarni morskiej. Dopiero ją zaczynamy, kilka rozdziałów przeczytaliśmy i można powiedzieć, że to jest taka książka szpiegowska? O latarni. O latarni. Nie wiem, czy to szpiegowska książka, ale na pewno dzieci, właśnie Olive i jej brat, dziewczynka Olive i jej brat, szukają swojej siostry i to jest bardzo ciekawe. Susan. Suki. Bo jest nalot właśnie niemieckich samolotów, oni poszli sobie do kina, okazuje się, że jest nalot, więc seans filmowy zostaje przerwany i dzieci muszą udać się do najbliższego schronu. No ale Olive szuka swojej siostry, która nagle zniknęła z kina. No i tu się zaczyna cała przygoda, ponieważ Suki jest uważana za osobę zaginioną. No i ciekawa jestem, jak to tam dalej będzie. I rzeczywiście tutaj te tytułowe listy są bardzo ważne w tej książce. No, zobaczymy, jak się ta akcja rozkręci. A ja mam pytanie, te dzieci to one to są z Londynu, czy one tam mieszkały? Dzieci są z Londynu i pojechały w stronę Devon, zostały tam właśnie ewakuowane. Jest cała historia przedstawiona, jak to ta ewakuacja wyglądała, także też jest fajnie wyjaśnione, bardzo plastycznie przedstawione. I samą latarnię, jak wpisaliśmy i miasteczko, i teren, do którego te dzieci zostały wywiezione, latarnia stoi do dnia dzisiejszego i wygląda praktycznie tak samo jak na okładce książki. Szczerze mówiąc, ja nie jestem w stanie wyobrazić sobie spakowania was i wysłania gdzieś w nieznane, do ludzi, których nie znam zupełnie. Nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. To musiało być straszne przeżycie i dla dzieci, i dla ich rodziców.
A z tego, co czytałam, to ta rozłąka była czasem bardzo długa. I tak naprawdę, jak zbliżał się koniec wojny i było już bezpiecznie, to właśnie te powroty bywały trudne. Z jednej strony czekali rodzice, którym dzieci, czasem bardzo malutkie, odebrano na kilka lat, a z drugiej dzieci, które podrosły wśród obcych ludzi, opiekujących się nimi, których traktowali jak swoich rodziców. I te dzieci musiały wrócić do swoich prawdziwych rodzin. Rodzin, które były dla nich trochę obce. A kto wymyślił tą głupią wojnę? Ona jest bardzo, bardzo niemądra! Ludzie, kochanie, ludzie ją wymyślili. I nawet nie musieli jej wymyślać, bo ona po prostu kiedyś tam się zaczęła. Nie wiem kiedy, ale jakś jedno plemię zaczęło walczyć o jakieś mamuty albo jakąś inną dziką pszenicę z drugimi, tak cały czas trwa. To jest naprawdę głupie. Bardzo głupie. I miejmy nadzieję, że już nigdy nie doświadczymy tych wszystkich rzeczy, które niesie ze sobą wojna. I dlatego musimy o niej pamiętać. A teraz posłuchajmy o echach wojny, ale zupełnie innej. W uniwersum Dzieciandi. Zapraszam na opowiadanie pod tytułem... Wrogie wdzięki. Zapraszamy! Idziesz ze mną. Rudowłosa kobieta zdecydowanym głosem powiedziała to do młodej dziewczyny. Ja babciu? Zbieraj się! Mówiąc to, pakowała pospiesznie rzeczy, które dotychczas leżały spokojnie na stole, do swej niezwykłej torby podróżnej. A niezwykłość jej wynikała z tego, iż cokolwiek nie spakowałaby do środka, to nadal miałaby postać większego skórzanego chlebaka. Zida spróbowała kiedyś schować do niej długi kij podróżny i nie dała rady. Zrozumiała wówczas, iż jedynie właścicielka może korzystać z tych praktycznych możliwości torby. A tą była Magda. I teraz nakazywała Zidzie iść ze sobą. A jeszcze przed chwilą siedziały sobie spokojnie i popijały przepyszną herbatę z suszonych owoców zebranych w tym roku. Słoneczko wpadało przez otwarte okno i rozświetlało całą izbę. Było ciepło i przyjemnie. Napój dodatkowo rozgrzewał rozmówczynię. Późnoletni wiatr szumiał w zmieniających kolory liściach drzewa. Zida bardzo lubiła takie spędzanie czasu z kobietą, którą nazywała babcią, choć nią nie była. A co to za zegar? Spytała dziewczynka. Magda zatrzymała rękę w połowie drogi do ust. Wznosiła właśnie przepiękną filiżankę zawierającą ciemno-bursztynowy, lekko parujący napój i spojrzała na Zidę. Zegar? Zdziwiła się, gdyż nie zrozumiała, o co chodzi. No chyba zegary. To takie dźwięki wielu zegarów naraz. Magda zamknęła oczy i wsłuchiwała się. Słyszała tylko wiatr i nagle w jego szumie usłyszała delikatne tykanie wielu zegarów. Przesypywanie się milionów ziarenek piasku w wielkiej klepsydrze, dzwoneczki, zegarowe bicia i cała ta muzyka narastała, zmieniając się w kakafonie niezestrojonych dźwięków, której nie dawało się już słuchać. Rudowłosa wykonała kulisty ruch dłonią. Zapadła cisza. Co się dzieje? Opowiadacz odszedł, powiedziała Magda. Szczególny opowiadacz, a właściwie to musiał odejść w szczególny sposób, nieprzewidziany. Co masz na myśli, babciu? Zida, muszę ci teraz powiedzieć coś ważnego. Widzisz, od wieków narasta problem. My, drzewne matki, blokujemy każdy świat, który ogarnia ciemność, ale ona zawsze znajduje drogę do rozprzestrzeniania się, a jej posłańcami jest plemię węży. Ale nie tych zwykłych gadów, które żyją na każdym ze światów. One są inne. Zupełnie inne. Gdziekolwiek się pojawią, nadchodzi szarość. Zabierają wolność wszystkim żyjącym istotom. Zniewalają je, a potem robi się coraz ciemniej. I jedyne, co możemy zrobić my, matki, to zablokować taki świat. Nikogo nie wpuścić, nikogo nie wypuścić. Nałożyć pieczęcie i pozostawić na pastwę wroga. Wroga? To znaczy kogo? Tego nie wiemy. Jeszcze. To ciemność, ale dziwnie osobowa. Dlatego nazywamy ją wrogiem. Po prostu, bo to wróg życia jest. Tak myślę. Ale nie wiesz tego. Nie. A te zegary, ten opowiadacz, to dlaczego on... Zida szukała właściwego słowa. Odszedł. Nie wiem. Jak na ciebie, babciu, to nie jest normalne. Aż tyle nie wiesz. Nie wiem znacznie więcej, ale wiem, że cała ta mieszanka dźwięków oznacza, że opowiadacz nie odszedł dobrowolnie. Ale zginął, wtrąciła Zida. Nie wiem, stracił swą moc, to na pewno. Być może stał się ciemnością,
Widziałam to już. Naprawdę nie wiem, Wnusiu, ale muszę to sprawdzić. Magda podeszła do okna i zagwizdała tak pięknie, że Zidzie zrobiło się naraz bardzo lekko na sercu. A po chwili nadleciała jaskółka. Bika? Rudowłosa zwróciła się do ptaka. Leć malutka do pani Ksi. Powiedz, by wszyscy rozpoczęli czuwanie. Być może wojna idzie. Wojna idzie. Zida poczuła zimno i ciemność, choć nie, to niewłaściwe słowo. Oczami swej duszy ujrzała ciemno-bordowe niebo i poczuła, że w słowie wojna bardzo trudno znaleźć jakąkolwiek nadzieję. Magda zaś kontynuowała mowę do jaskółki. A później, serduszko ty moje, leć do Piegusa. Powiedz, by był gotów, gdybym go wezwała. No w drogę, szybciutko. Ptak odleciał, a Magda jeszcze krzyknęła. Dziękuję ci, Bika! Zaczęła pakować swą torbę i tonem nieznoszącym sprzeciwu powiedziała do dziewczynki. Idziesz ze mną. A po chwili dodała. Zgadzasz się? Oczywiście, babciu. Niedługo później znalazły się w świecie drzewa, gdzie swoje źródło mają wszystkie światy. Szły po ogromnych konarach. W pewnym momencie musiały przejść przez ogromny drewniany most pilnowany przez szopy. Magda przy nich wyjęła z torby jakieś zawiniątko, by zapłacić za przejście Zidy. Sama była bowiem zwolniona z tej opłaty. Podała je dowódcy zmiany warty. Ten zajrzał do środka i stwierdził: to zbyt wiele za jedno przejście, 13 matko. Magda uśmiechnęła się wówczas życzliwie, co szopy odwzajemniły. A później przeszły i koniec końców obie znalazły się w innym świecie. Było tam szaro i chłodno, jakby coś blokowało promienie słońca. Gdzie my jesteśmy? Spytała Zida. To świat Piegusa, to znaczy świat, z którego on pochodzi. Szły przez gęsty las. Dziewczynka nie wiedziała jak długo, aż nagle wyszły na polanę, na środku której stał budynek. To nie był zamek, raczej bardzo duża kamienna stodoła. Bardzo duża i bardzo niska. Był bardzo nieproporcjonalny. Gdy podeszły bliżej, stanęły przed wielkim kamiennym portalem, będącym wejściem do budynku. Zaraz po jego przekroczeniu okazało się, że znajdują się na schodach prowadzących w dół. Zaczęły schodzić, a towarzyszył temu lekki syk. Zida miała wrażenie, że ktoś powoli spuszcza powietrze z balonu. Odwróciła się w stronę drzwi wejściowych. Babciu! Szepnęła. Wejście powoli się zmniejsza. Magda tylko rzuciła wzrokiem w ich stronę. Musimy iść naprzód, Wnusiu. Jeśli zawrócimy, to znikną na zawsze. Zeszły do głębokich podziemi, do piwnic, w których sączyło się lekkie światło. Dziewczynka nie potrafiła wskazać jego źródła. Nagle Magda skręciła do pomieszczenia po lewej stronie i pociągnęła za sobą Zidę. I powiedziała: kochanie, posłuchaj bardzo uważnie. Na krótką tylko chwilę otworzę portal, przez który przejdziesz. Nie przerywaj teraz. Stanowczo nie dopuściła do głosu dziewczynki. Na końcu dość ciemnego tunelu znajdziesz się w Orient Expressie. Jeśli nie, to musisz do niego jakoś dotrzeć. Ale ja teraz, najdokładniej jak tylko będzie to możliwe, otworzę z drugiej strony portal w tym właśnie pociągu. Znajdziesz tam opowiadacza. Niezwykłego opowiadacza. Musisz go przeciągnąć na naszą stronę. Przekonaj go. Rudowłosa kobieta w tym samym czasie płynnym ruchem poruszała rękoma, jak gdyby obracając niewidoczną kulę. Zaczynało iskrzyć pomiędzy jej dłońmi, gdy Zidzie udało się w końcu zadać pytanie. Ale co z tobą, babciu? Czy nie jest zbyt późno na szukanie sprzymierzeńców? Mną się nie przejmuj. Sama mogę więcej. A sprzymierzeńców potrzebujemy naprawdę wielu. No idź już. Ruchem głowy wskazała powstały w murze ciemny otwór. Idź. Ponagliła. Nie mam tutaj całej mocy. Zida śmiało weszła w ciemność. Usłyszała jeszcze: spotkamy się w domu. Na te słowa odwróciła głowę i ujrzała jedynie zmniejszającą się plamkę z murem piwniczki, w którym obie się ukryły. A po chwili okryła ją zupełna ciemność. Nie mogła zobaczyć, jak Magda w jednej chwili zmniejszyła się i zniknęła, przybierając postać małej muszki, która nie wydawała żadnego dźwięku, lecąc ku sufitowi. Dotarła do drzwi i spoczęła na murze. Ostrożnie przeszła po kolejnych cegłach na drugą stronę. A gdy stwierdziła, że nic jej nie zagraża, rozwinęła muszę skrzydełka i bezpiecznie poleciała w stronę coraz bardziej zmniejszającego się okna. Tego samego, które całkiem niedawno było obszernym kamiennym wejściem do piwnic. Wyleciała na zewnątrz. Była bezpieczna. Mały otwór w murze zniknął i piwnice pogrążyły się w całkowitych ciemnościach. W tej właśnie chwili cały ten świat należał już do wroga. Musiała założyć ostatnią pieczęć, by nic nie wyszło z niego. I nikt nie wszedł z zewnątrz. W tym samym czasie Zida kierowała się ku maleńkiej plamce światła,
Początkowo zdawało się jej, że otacza ją pusty kosmos z jedną tylko gwiazdą gdzieś daleko przed nią. Idąc w jej stronę, ta sukcesywnie się powiększała. Gdy wydawało się, że może jej dotknąć, miała już wielkość dużego lustra. Dziewczynka nie widziała, co jest za nią. Mimo to śmiało ruszyła naprzód. W jednej chwili zalała ją fala światła i musiała zmrużyć oczy. Po chwili otworzyła je i stwierdziła, że patrzy na swoje oblicze w kryształowym lustrze, oprawionym w przepiękną złoconą bramę. Drobniutkie pojedyncze druciki tworzyły cudowne wzory i węzły celtyckie. Odwróciła głowę i ujrzała przesuwający się za oknem krajobraz. Znajdowała się w Orient Expressie. Spojrzała w stronę wejścia i uśmiechnęła się. Do wagonu restauracyjnego, w którym się znajdowała, zbliżał się opowiadacz. Wyciągnęła rękę po ciastko leżące na blacie barku. Uśmiechnęła się i rzuciła je w stronę mężczyzny, który właśnie usiadł przy stoliku. A jeśli chcesz wiedzieć, co się stało w Orient Expressie, to posłuchaj 7 odcinka Dzieciandi pod tytułem Wyprawa. I tak dotarliśmy do końca dzisiejszego podcastu. Jeśli chcesz, by Dzieciandia dotarła do innych, to daj łapkę w górę. Jeśli zaś nie chcesz przegapić nowej audycji, to koniecznie zasubskrybuj podcast, na przykład na YouTube'owym kanale. A samą Dzieciandię możesz zawsze posłuchać całkowicie za darmo na każdej popularnej platformie podcastowej. Wystarczy dostęp do Spreakera, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, czy też po prostu do Twojej ulubionej aplikacji podcastowej. I koniecznie porozmawiaj o tym podcaście ze swoimi przyjaciółmi. Jeśli zaś chcesz się z nami skontaktować, to napisz e-maila na adres dzieciandia@gmail.com. Do usłyszenia! Lena, Piotr, Tosia i Hania, czyli ja. Koniec!